No siemano, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie przedstawimy i przeanalizujemy ostatnią kolejkę w tym sezonie z Serie A. 38. Juventus już jest mistrzem Włoch, więc już raczej nic się na pierwszym miejscu nie zmieni. Jedynie czasem już walka o wicemistrzostwo. Więc lecimy. Pierwszy mecz o godzinie 18, 1 lipca. Brescia Sampdoria, no. Brescia już raczej jest zagradowana do Serie B. Sampdoria jest na 15 miejscu, ale już nic im raczej nie grozi, spadek. I ustawiam też zwycięstwo Sampdorii. Później AC Milan Cagliari. Też 1 lipca, ale o 20:35. Tutaj obstawiam, że wygra Milan, bo Milan ma niesamowitą formę ostatnio. Cagliari, no Cagliari miał dobry początek sezonu, pamiętam, jak ten do Nainggolanu dołączył. Mieli fajny początek sezonu na Edby i nawet walczą europejskie puchary. Ale coś tam się zepsuło i teraz są w środkowej części tabeli, na którym oni są? Na 13. Później mamy wielki mecz o wicemistrzostwo Włoch. Atalanta-Inter. Na stadionie Atalanty, bo na San Siro gra Milan z Cagliari. Atalanta, żeby prześcignąć Inter w tabeli, musi wygrać ten mecz. Inter, żeby być wicemistrzem, musi wygrać lub zremisować. Ale to będzie naprawdę ciekawy mecz o wicemistrzostwo. Później następny mecz Juventus AS Roma. No, Juventus mistrz już z Włoch, więc mogą sobie odpuścić już trochę te mecze, przygotowywać się na Ligę Mistrzów. Ale tutaj, no, Juventus wczoraj takie gówno zagrał, tak powiem, z Cagliari, przegrali 2-0. Ronaldo grał na boisku, nawet podobno jakiś młody Polak wyłączył całkowicie z gry Ronaldo, więc... No, może nawet tak mówić, że nawet Juve odpadnie z Lyonem w Lidze Mistrzów. Może tak być, obstawiam tutaj zwycięstwo Romy, patrząc na ostatnią serię Juve. Następny mecz Napoli-Lazio. No, Napoli już raczej jest w europejskich pucharach, choć mają 7 miejsce, czyli nie daje im Ligi Europy, to są w Lidze Europy, bo wygrali Puchar Włoch. Już raczej na 6 miejsce nie wskoczą. Lazio już... W sumie Lazio ma 78 punktów, więc jakby wygrał z Napoli, to może nawet przesunąć Atalantę. I też skoczyć na szczyt, na podium. Aby jakby obie drużyny zremisowały i miały po... Inter by miał 80 punktów, Atalanta 79 i Lazio by wygrało, to Lazio by miało 81. Więc Lazio... Lazio by skoczyło na pierwsze, na drugie miejsce. Więc zwycięstwo Lazio i remis... Remis w starciu Atalanty z Interem daje wicemistrza Lazio, więc drugie miejsce jeszcze nie jest przesądzone. Następny mecz to jest Spal Fiorentina. Tutaj obstawiam zwycięstwo Fiorentiny. Spal już jest całkowicie już zdegradowany do Serie B. Fiorentina ma no też słabą serię, ale myślę, że tutaj Fiorentina wejdzie i strzeli parę bramek. Fiorentina ostatnio nawet lepsze jest, bo Fiorentina wygra ten mecz, tutaj tak obstawiam. Następny mecz Bologna-Torino. No,
Bolonia, ostatnio Skorupski taki błąd popełnił. Bolonia jest wyżej od Interu. Nie, od Torino, co ja pieprzę z Interem. Torino ma słabo bardzo serię. Na 5 meczy wygrali 1, zremisowali 2 i przegrali 2. Bolonia ma tak. 2 zwycięstwa. Nie, jedno zwycięstwo, 3 porażki i remis, więc tutaj mogę znaleźć w szatych remisu, ale bardziej myślałem, że Torino bardziej. Tutaj nie, tutaj obstawiam remis. Genoa, Verona. Tutaj może być bardzo ważny mecz w walce o utrzymanie, bo jak Verona by wygrała, a Lecce by wygrało swój mecz z Parmą, by spali Genoę do Serie B, bo 17 Genoa ma 36 punktów, a 18 Lecce ma 35, więc jak Lecce by wygrało z Parmą, a Verona wygrała z Genoą, no to Genoa spada do Serie B. Więc pewnie kibice w Genoi będą patrzeć na wynik swojej drużyny na stadionie, nie na stadionie, bo już nie można wchodzić. Będą patrzeć na wynik swojej drużyny i na wynik Lecce z Parmą. Na pewno jeszcze walka o utrzymanie będzie ciekawa. Lecce, Parma, no. Lecce to jest ich ostatnia szansa. Jeśli chcą wygrać, jeśli chcą się utrzymać, muszą ten mecz wygrać. Ich seria, no, jest słaba moim zdaniem. Na 5 meczów wygrali 2 i przegrali 3. A Parma na... No, a Parma chyba... To jest w sumie taka sama seria. Parma też przegrała 3 i wygrała 2. Nie wiem, czy to jest trudny mecz do przewidzenia. Tutaj obie drużyny mogą zaszaleć. Parma już ma bezpieczne miejsce. Już ma utrzymanie. Więc raczej nie będą tak za bardzo już zaangażowani w ten mecz. Więc tutaj obstawiam remis, moim zdaniem. Remis tutaj obstawiam. I ostatni mecz Sassuolo Udinese. No, Sassuolo to jest już od paru sezonów taki rewelacja, gdzie oni weszli z tego chyba trenera Romy, kurde. Co oni w czymś co nie prowadził, ten w okularach. Tutaj prowadził ich do europejskich pucharów. To był niesamowity sezon to był. Sassuolo w Europie. Oja. Sassuolo 8 miejsce. Udinese 14. Tutaj bym wstał tutaj na Sassuolo, bo forma Udinese też nie jest za dobra. Jeden remis, 2 porażki, 2 zwycięstwa. Forma Sassuolo, 2 remisy, 1 zwycięstwo, 2 porażki, więc... No jednak wstał tutaj na Sassuolo, bo moim zdaniem mają lepszy skład. I tak przedstawiliśmy sobie ostatnią kolejkę z Serie A. Napiszcie w komentarzu, jakie typujecie wyniki i czy waszym zdaniem Lecce spadnie, czy Genoa. A na razie to na tyle, do zobaczenia i na razie, elo.